W niewielkiej, zapomnianej przez czas i historię polskiej wsi, gdzie tradycje przeplatały się z codziennością niczym warkocze na głowie staroświeckiej wdowy, narodziła się legenda, która wstrząsnęła światem. Opowieść ta rozpoczyna się od chłopaka o imieniu Puszmen, który nie był zwykłym mieszkańcem tej ziemi. Od najmłodszych lat wyróżniał się nie tylko posturą, która z biegiem czasu przybierała na rozmiarach, ale również niezwykłą pasją do historii. Jego apetyt na wiedzę był nienasycony, a każda pochłonięta książka dodawała mu sił, zarówno umysłowych, jak i fizycznych. W miarę jak Puszmen dorastał, jego miłość do spokoju i relaksu znalazła ujście w paleniu CBD, co w owych czasach uchodziło za ekscentryczny, lecz tolerowany zwyczaj. Nie wiedziano jeszcze, że to właśnie te dwie pasje, historia i CBD, stworzą z niego postać, która stanie się ostatnią nadzieją ludzkości w obliczu zagłady. Niewidoczne dla ludzkiego oka, Imperium Szczurów rozwijało się w cieniu ludzkiej cywilizacji. Te sprytne gryzonie, będące świadkami upadków i wzlotów wielkich imperiów, postanowiły przejąć władzę nad światem. Wypuszczając z podziemi swoje niezliczone hordy, zaczęły szybko i bezlitośnie podbijać miasta, wioski i metropolie. Ludzkość, zaskoczona i nieprzygotowana, cofała się przed nawałą nieznanego dotąd wroga. W tym mrocznym czasie, gdy świat pogrążał się w chaosie, Puszmen osiągnął rozmiary giganta. Jego umysł, nasycony historią, zrozumiał, że tylko on może stawić czoła najeźdźcom. Jego postać, widoczna z każdego zakątka wioski, stała się symbolem nadziei dla tych, którzy przeżyli. Pewnej bezgwiezdnej nocy, gdy zewsząd dobiegały odgłosy bitew i rozpaczy, Puszmen stanął na szczycie najwyższego wzgórza, spoglądając na pochodnie i pożary, które rozświetlały horyzont. Wtedy to, wznosząc swój głos ponad światem, wypowiedział słowa, które przeszły do historii, a to już pod koniec życia mojego było, tamba tamby dury, to już był jakiś 48 rok. Te enigmatyczne słowa, które miały w sobie siłę przepowiedni, rozbrzmiały w sercach ludzi i szczurów. Nastąpiła chwila ciszy, jakby czas na moment zatrzymał się, by zastanowić się nad sensem tych słów. I wtedy, jeden po drugim, ludzie zaczęli umierać. Nie z rąk szczurów, ale jakby sami poddali się nieuchronnemu losowi, którego Puszmen był zarówno heroldem, jak i świadkiem. Jednak nie był to koniec, o którym mówiły legendy. Śmierć ludzi nie była końcem ich istnienia, lecz początkiem nowej ery. Z każdego upadłego ciała wyłaniał się duch, czysty i nieskalany. Dołączając do Puszmena w niebiańskiej aurze, tworząc armię, która miała za zadanie ostateczne pokonanie armii szczurów. Bitwa, która nastąpiła, była jak ze snu, eteryczna i niezwykła.